Siemanko, moi drodzy, witam się tutaj z moim baranem, który właśnie je trawę, ale tej trawy tutaj nie ma. Mniejsza z tym. Moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym odcinku Dziedzictwa Hogwartu. Lecimy sobie z fabułką w dalszym ciągu. Jesteśmy teraz w Feldcroft. Jest to jakaś pewnie taka wioska, tak? W okolicy Hogwartu. Jedna z wielu, jak wiemy, już dobrze. Są tutaj wszędzie jakieś ruiny, roi się tutaj wręcz od goblinów, wszędzie dookoła, jak zresztą możemy zauważyć właśnie na minimapie, gdzie już mi pokazuje jakiś gnojków do rozwalenia. Czy oni tam przypadkiem nie są? A nie, czekaj, tam ich pokazuje. No dobra, czyli tutaj w tych... Tutaj w tych ruinach oni gdzieś siedzą. No, naprawdę jest tutaj niebezpiecznie, moi drodzy, ale... no póki co nie mieliśmy jakoś specjalnie z nimi do czynienia. Także otwórzmy sobie Alohomoru zameczek. Kurczę, blaszka, gdzie to się musi kręcić, co? O, było, dobra, mamy to. A teraz środek, gdzie się kręci? Tutaj gdzieś, dobra, mamy to. Mamy to, czy nie mamy? Mamy, dobra. Także otwieramy sobie to, tą stodołę. Nie wiem, co, czym to w ogóle jest. Ale mam nadzieję, że będzie to coś fajnego. Nie, no jaki shit w ogóle. Aha, tutaj mogłem wejść bez otwierania zamka? Czy to po prostu od środka jest otwarte? Nie mam pojęcia, ale jeżeli mogłem tutaj wejść bez otwierania zamka, to zmarnowałem tylko czas. Dobra, chodźmy porozmawiać w takim razie z tą Anne, czyli siostrą Sebastiana. Co ona ma nam do powiedzenia? Może my jakoś możemy jej pomóc? Those bouts of pain are difficult to bear. No nie ma sprawy, to nie twoja wina. Jak my wyglądamy, co jest? You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. To jest wina tych, którzy cię tą klątwą zarazili. I am. Sebastian and I met on my first day at Hogwarts in the Slytherin common room. Oh, the common room. Oh, I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. No nie wiem. Ja czuję, że da się to zrobić. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. Kurczę, ona też w to nie wierzy. W takim razie. Droga Anne, bez ciebie nie jestem. To nie jest ten sam Hogwart. Cóż, Sharp wciąż. Jest równie okropny, ale wiesz, co mam na myśli. Mam nadzieję, że czujesz się już lepiej, Sebastian. Ja pierdzielę, to nie jest fajna, jakby przyjemna historia. Naprawdę współczuję im wszystkim. Sebastianie, to mój zestaw do mikstur, nie twój, nie ruszaj moich rzeczy, Anne. Okej, się wkurzyła na niego, widzę. No nie jest fajna to sytuacja. Jestem ciekaw, czy da się rzeczywiście coś z tym zrobić? Czy tak jak oni tutaj mówią, nie da się z tym nic zrobić i jednak powinniśmy Sebastianowi powiedzieć, że hej, ziomuś, nic z tym nie zrobisz. Kurczę, ciężko powiedzieć, No ale dobra. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance of what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Stara się zrobić to ze słuszne. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult.
I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's lawyers wiecie, co mi... so much more than people realize. They should not be underestimated. Wiecie, co mi przyszło do głowy? Bo Sebastian ma siostrę, która jest chora, tak? I chce uśmierzyć ten ból. I znacie tą historię skądś, prawda? Znamy ją już skądś, tak jest. Ta uczennica, która dostała się do Hogwartu również na 5. roku, tak samo jak my. I... Dobra, dobra. I również... posługiwała się tą magią. No właśnie. I ona miała ojca, który bardzo cierpiał, tak? Po utracie syna, chyba z tego co pamiętam. No i co? I właśnie... Cholera, już jest walka. Nie, pierdziula, chciałem wam powiedzieć. No w każdym razie widać tutaj podobieństwo, prawda? Widać tutaj podobieństwo, zdecydowanie tak. I właśnie o to mi w tym wszystkim chodzi, że kurczę, historia się powtarza i ciekawe, co z tego wyniknie. Naprawdę jestem mega ciekaw. Szykuje nam się tutaj gigantycznie potężna walka, z tego co widzę. Łe! Dobra, nabroiliście tutaj? To teraz ja was rozwalę. Ała, ała, ała. Tylko żebyście wy mnie nie rozwalili. Dobra, masz z beczki. No kurde, nie trafiam z tym przez jakieś drzewa. Dobra, tutaj jest jakieś blisko. Trzeba go rozwalić. Dobra, masz tym na łeb. Dobra, w koło możemy jeszcze rzucić. Tam możemy na przykład rzucić. Czy to już wszyscy? O nie, jest dowódca lojalistów. Dobra, no to lecimy z tobą, stary. Myślisz, że ty jesteś jakiś mocny? Chłopu, zaraz starożytną magię w ciebie wrzucę. To się w ogóle tutaj... Nie będziesz wiedział, co jest 5, stary. Dobra, patrz, starożytna magia wjeżdża. I mam cię na hita. Haha, łatwo z tobą. Chłopu. Ale, idealnie. Idealnie go odbiłem od siebie. O nie, kolejny. Skąd wy się tu bierzecie? O, ty zajebałeś mi? Ty, tu się ich pojawia coraz więcej, hallo. Jeszcze sobie to zbiorę. Szmaneczko. Skąd wyście się tu wszyscy wzięli? Czemu oni atakują tylko mnie, a nie Sebastiana? Bijcie też Sebastiana. Co wy chcecie ode mnie? I jeszcze starożytną magią ci tutaj walnę. Ty, jak się przestraszył w ogóle. U kurde, ty, co jest? Nie, nie Lumos, nie Lumos. O nie! Co jest, no? Sebastian, nie mogłem przez ciebie zrobić przewrotu. Co jest z nim? Czemu nie mogę nic zrobić? O! Dobra, pyk, rozwalony. Czy to był ostatni? Dobra, nice. Co my tutaj zbieramy? Eliksiry! Ty, zarąbiście. A z niego coś będzie? Nic nie dropnął, a był tak potężny. Co za frajer. Okej, dobra, wszystko. Tu coś jeszcze mam, okej. Lećmy w takim razie do Sebastiana. Ja nie wiem w ogóle, czy my mieliśmy się z nimi bić, ale raczej tak. Ło, to wygląda mrocznie, patrzcie ty. Takie posągi, uschłe drzewa. Troszeczkę jak miejsce, w którym... Jak ten cmentarz, gdzie leżał Tom Riddle. To jest cmentarz. I w którym odrodził się... O, jedna moneta. Zarąbisty drop. I w którym odrodził się Lord Voldemort, prawda? Pamiętacie to? Z Harry'ego Pottera, mam nadzieję. Dobrze. No to bez chyba przedłużania. Chociaż tu mogą być ciekawe rzeczy. Tak sobie... O, właśnie tego szukam. No i proszę bardzo. Karmazynowy szalik. Lecimy z tym. Ubieram sobie to od razu. Sprawdźmy, co my tutaj zdobyliśmy. Rękawiczki. Słabsze i jeszcze na za wysoki poziom. No to niezłe, rękawiczki. To też słabsze.
Ten szalik będzie lepszy. No nie, z szaliczek mamy. I jeszcze tutaj mam... Aha, to jest to samo, tak? Okej. I tutaj muszę iść do pokoju życzeń. Czy coś jeszcze miałem do pokoju życzeń? Chyba nie, chyba to tylko jedną rzecz. No dobra, to chodźmy porozmawiać z Sebastianem. To jest to miejsce, tak? Gdzie twoja siostra została przeklęta. No dobra, ale po co tu przyszliśmy właściwie? Chciałeś mi po prostu to pokazać? Czy masz jakiś plan? Those loyalists deserved what they got. Dokładnie. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been Odważna. Hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Nie wiem, czy próbowali coś ukryć. It sounds as if the loyalists attacked them without cause. I wouldn't put it past them, but I'm convinced that they were trying to hide something. Mm-hmm. It may be grasping at billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Czyżbyśmy mieli się tam wybrać? Gdzie jest w ogóle ten zamek? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Mam się rozejrzeć, tak? No dobra. Tutaj coś jest. Whose home was this? Bit abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. Dobra, co mogę tutaj znaleźć? Tu wygląda jakbym miał coś niby... Miał... jakbym miał coś do znalezienia po prostu, nie? W środku? Nie, to tylko tak się świeci dziwacznie. Tu w środku tego niby byłem, prawda? Ale może coś jeszcze mi umknęło. Jest jakiś obraz. Jest jakiś kocioł. A czemu tutaj nie mogę przejść? Czekaj, ty, może tu? Ach nie, 3 golda tylko. Dobra, mogę tu wejść? O, coś tam jest, ja chcę tam się dostać. Coś tu jest, Sebastian. Sebastian, coś znalazłem. O nie, zniszczyłem, a może to służyło do podsadzenia się. Ja pierdzielę, jestem jakiś nadpobudliwy, naprawdę, nie? Muszę w coś przypierdolić po prostu, zamiast to wykorzystać w dobry sposób, no. Tragedia. No nie, ale tutaj jesteśmy jakby poza krągiem poszukiwań, także muszę znaleźć coś bliżej. Może coś tutaj, w tym stosie. O, coś tu mamy. Co to ciekawego? Aha, włócznie i jakieś tarcze. Skumam, kumam. Tu coś jest. Tu jest przecież przejście jakieś zawalone. Stary, no nic tu nie ma. Tu jest zejście. Zobacz, tu jest zejście gdzieś. Musimy chyba coś z tym zrobić. Gdzie biegniesz? No już zbadałem wszystko co mogłem. O nie, czekaj. Czemu mi się teraz odblokowały inne rzeczy do zbadania? Wcześniej tego nie mogłem zbadać. Co z tym? Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Co, ten dom? Ty! Ja wiem, gdzie my to widzieliśmy. Ja wiem, gdzie my to widzieliśmy. To pewnie była wioska, która była spowita tą klątwą. I po prostu przyszli ci potężni czarodzieje i pomogli. Pamiętacie to? Zmyś od siewni. Sebastian, over here. Kto to? Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. A tu?
Okej. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Tak, mówiłem, że to to. Ale kurde, się fabuła nam tu układa. Ciekawe. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganarch. She was one of the keepers. The keepers, like in Quidditch. And you found a pensieve in the library. I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrok and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrok is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. No. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. Tak. If I didn't know you, I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Oh. Is it blocking something? Only one way to find out. No i proszę bardzo, już wszystko wiemy. O, i teraz możemy się tu dostać. Nice. Ale mrocznie. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Confringo. Hmm. Co my tutaj mamy? To mój drugi tydzień w obozie, każdego dnia przybywa więcej osób. Mugolscy lekarze oraz niektórzy nasi uzdrowiciele robią dla nich co mogą. Rozpacz jest wyczuwalna. Ci, którzy przeżyli zarazę... Tak, to jest to! To jest dokładnie to miejsce, była zaraza. Mhm. Dobra. Nie wiem, mężczyznę przypominającego mojego ojca, który stracił dziecko. Nie potrafi się z tym sobie z tym poradzić. Chciałbym mu jakoś ulżyć. I to jest o ojcu tej profesor. Wow. A journal entry of Isadora's. Tak. I should hold on to this. Przybyłam tu dla nauki, ale chcę pomagać. Ta wewnętrzna sprzeczność jest przytłaczająca. Tak jakby magia chciała uzdrawiać, ale ja jej... co? Ale ja jej to uniemożliwiam. Czy powinnam stracić nadzieję? Czy już zawsze będę żałować, że nie zrobiłam więcej? Nie mogę patrzeć im w oczy, wiedząc, że mogłabym zrobić im... zdjąć ten kamień z serca. Widziałem, jak ten mężczyzna opuszcza dziś obóz. Ten, który przypominał mi ojca. Z pewnością nic wielkiego się nie stanie, jeśli mu pomogę. To przysłużyłoby się moim badaniom, ale jako korzystny skutek uboczny pożytecznego wykorzystania moich umiejętności. Czyli ona to zrobiła. Ona ulżyła swojemu ojcu. No wow. No ciekawie, ciekawie. Dobra, co mamy tutaj dalej do zrobienia? Coś mam tu jeszcze zrobić? Przepraszam bardzo. Halo. Lumos. Dobra, teraz się chowają te... teraz się chowają... te tutaj... O! Jak w buta! Z buta wjechałem! Tutaj w ogóle. Dobra, co mamy? A, mamy przejście. A daydream. Because that happens to me too. Czemu stoisz za ścianą? Confringo. Chodź do mnie. I know it sounds strange, but honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. You said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft, from here.
ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. Okej. Okay. I'm tempted to hold my breath. To let's go. Krypta. Czyli teraz dostaniemy się z powrotem do Hogwartu? Czy o to chodzi? Czy to będzie coś innego? Why would the door lead us here? Sebastian, look. To wygląda jak przejście do pokoju życzeń. Wiecie, pojawiło się, kiedy czegoś potrzebowaliśmy, prawda? O co tu chodzi? Jakiegoś elementu brakuje. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Zobaczmy, co to jest. Co my tutaj w ogóle mamy za znaki? To jest znak tej starożytnej magii. To też. To już oczywiście znamy, nie? Ale co my tutaj dalej mamy? To są jakieś strzałki? Coś napisane? No na pewno jest to zbyt skomplikowane na ten moment, żeby rzeczywiście coś z tego wyciągnąć. Ale jest to związane ze starożytną magią, bo mamy te znaki, prawda? Ale nic mi to nie mówi na ten moment. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrok and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but może my możemy jej pomóc. I didn't see any traces of it around your sister. Hmm. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. To prawda. Woo, to samo powiedział. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I have no idea our visit to see Anne would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. Nie ma sprawy. I'll be in touch. Till then. Dobra, luzik. Czyli co, teraz my jesteśmy chyba w tym właśnie pomieszczeniu, o którym mówiłem. Tak, to jest ta nasza komnata, gdzie nauczyliśmy się pierwszego zaklęcia od właśnie naszego Sebastiana. Dobra. On nie ma zbyt dobrego refleksu. Nie broni się w ogóle przed moimi atakami. Dobrze, wychodzimy sobie stąd w takim razie. Mamy 23 minuty nagrania. Zobaczymy, co w tym czasie będziemy mogli zrobić. I oby nas tutaj nikt nie podejrzał. Dobra, nikt nas nie widział, zarąbiście. Teraz tak, wejdźmy sobie w misję. Co my możemy tutaj wykonać, moi drodzy? Mamy łapanie zwierząt. Przepraszam, odbija mi się. To w sumie, może sobie to zrobimy? To łapanie zwierząt, może nam się to przyda? Zobaczmy sobie na mapie, gdzie to jest. Czy ja mam tutaj jakąś szybką podróż? No mam. Powinno mnie tutaj przetransportować mniej więcej w to miejsce, gdzie mam się znaleźć. Przynajmniej mam taką nadzieję. Mamy jeszcze z jakieś tak, z 7 minut odcineczka. Także myślę, że na chillku możemy sobie właśnie ogarnąć tą jeszcze jedną dodatkową misyjkę i zobaczymy, co to nam da. Pokój życzeń. O tak, my wchodzimy do pokoju życzeń. No tak, bo ten, to z kim mamy się spotkać, to jest chyba ten skrzat, prawda? Tak, dokładnie. Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it kapsakwa. Kapsakwa.
Ty, bo mnie wciągniesz tam, gościu. Co to było? Mogę zbierać zwierzaki. I have been thinking about something Professor Howen said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Dobra, czyli pewnie będziemy musieli się z tobą udać w jakąś dzicz, prawda? Ale ja chciałem jeszcze do pokoju życzeń. Jeszcze nie wychodźmy. O, zarąbiście. Dobra, bo ja mam ekwipunek do zidentyfikowania. Dobra, mam coś lepszego, ale mam też coś gorszego. To jest słabe. Tu nie mam nic. Tu mam słabe. Tu mam słabe. Dalej. O, zwiększa obrażenia zadawane przez rzut starożytnej magii. Damn! Yo, legendarne. Ale sztos, ty. No, powiem wam szczerze, że jak czytam, jakie to ma tutaj umiejętności dodatkowe i w ogóle jakie ofensywne. God damn, kozackie. Kozackie. Dobra. Tutaj mamy. Zwiększa obrażenia zadawane przez Petrificus Totalus. Mhm. Tyle, że ma słabsze staty. No właśnie. I czy to warto tego używać? Czy ja w ogóle używam takich rzeczy jak Petrificus Totalus? Czy ja w ogóle mam takie zaklęcie? Petrificus Totalus. Nie, nie, nie. To jest to. Zaklęcie, dobra, dobra. Jakie to może być zaklęcie? To nie. Bombarda. To jest jakieś obracanie. Ej, nie ma czegoś takiego jak Petrificus Totalus. No nie ma. Szwindel, po prostu szwindel. Nie mam takiego zaklęcia Petrificus Totalus. No dobra, mniejsza z tym w takim razie. Mamy co chcieliśmy. Chodźmy do ciebie w takim razie. Pokaż nam, gdzie możemy znaleźć zwierzaczki. Chcę nauczyć się korzystać z kap... Mogę poprosić o zmianę aury? Ty chcę się nauczyć. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. Dobra, gdzie mamy się dostać, co? Czy już będziemy na miejscu? O, ciekawostka. Zobaczmy. Dobra, w ogóle jest dzień, bo nie wiem czy zauważyliście, ale w większości przypadków zawsze jak wychodzimy z Hogwartu na jakieś wyprawy, to jest noc. Tak mi się przynajmniej zdaje. A, okej, okay. No i takie... Takie miejsce oznaczone łapką właśnie są ze zwierzakami. Czyli już takie widzieliśmy, prawda? Okej, no i rzeczywiście biegają jakieś pompony. To są chyba najbardziej pospolite zwierzaki. Pufki. Czy wszystkie są w wersji damskiej? Nie. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the puffle of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. No to brzmi łatwo. Dobra, a jak otworzyć tą sakwę? Naciśnij T i najedź na kap sakwę. Aha, i muszę ją udać sobie, tak? Wyposażyć. Dobra. Wbijaj tu. Wciągnąłem go? Chyba go wciągnąłem. Dobra, gdzie reszta? Do mnie! Dobra, mam go. Jest kolejny złapany. Złapię wszystkie. Jestem łowcą Pokémon. Jestem łowcą pufków. Złapię je wszystkie. Ale widzę, że one uciekają. One nie są takie chętne, żeby... wskoczyć do mojej sakwy. Dobra, pyk, jest kolejny. No i podejrzewam, że im będą fajne fajniejsze zwierzaczki, bo to są wiadomo takie popierdółki troszeczkę, nie? Nie ukrywajmy. To będzie ciężej po prostu je złapać. A ciekawe, czy ja mam w ogóle jakieś... O, co to?
Jajo popiełka! To przypadkiem nie jest ten? Jakiś rzadki item? Tak mi się wydaje, że dosyć rzadki. Dobra. Tutaj jest kolejny. Wbijaj do mojej sakwy, gościu. Nie uciekniesz mi. No i im będą lepsze zwierzaki, to pewnie będzie ciężej je złapać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, czy przypadkiem nie było tu jeszcze jakiegoś jednego? O kurde ty. Można to rozwalić? No tej dużej akurat nie. Tej, tam są kolejne jaja. Dobra, biorę je. W ogóle też zabawne. A nie, to już opróżniłem. Kurde. W ogóle też zabawne jest to, że ci nasi przeciwnicy nazywają się popiełkowie, nie? Jakoś tak. A są też tutaj jaja popiełka. Co, oni składają jaja? Nie, no chyba żadnego więcej tutaj nie ma, co? Tego pufka. No nie widzę żadnego. O, jest jednak. Jednak. Gościu, wbijaj do mojej sakwy. Dobra, mamy wszystkie złapane. Jesteśmy po prostu jak aż z wszystkich tych. Z Pokemonów po prostu. Dobra, to wszystkie złapane. W ogóle mam, też miałem do złapania po prostu 10. 6 na 10 mi się wyświetliło. Ciekawe, co dostanę za złapanie ich wszystkich. No dobra, mam je. I co teraz? You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture Puffskeins and, well, jakie to ma ograniczenia w składowaniu tych zwierzaków? Dick is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a Puffskein. Dick suggests you next find a beast that can fly. A juggernaut, perhaps. All right. Where would I find one? Dick knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. No dobra. Czy mogę sobie wsiąść na miotłę? Mogę! Let's go! W takim razie lecimy! No dobra, lecimy po jakieś nowe zwierzaki, czyli dzisiejszy odcinek jest po prostu jak zostałem kłusownikiem w Hogwarts Legacy. Tak się będzie nazywało. Tylko ciekawe, jak my mamy je złapać, skoro one mają gniazda na drzewach. To mnie tak, wiecie, zastanawia i intryguje. Dobra, mamy tu jakiś wodospad. Czy on będzie tutaj na tej górce? Tak, tutaj, już go widzę. No dobra. W takim razie lądujemy. Siemanko, Smyku, jestem. Hello, Deke. Should we continue? Oh, good. Działamy dalej? Jakbyśmy byli jakimiś przestępcami. Perhaps we should work quickly. The juggernauts are just here in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Tylko. Jak to było pracować dla kłusownika? Jakieś wskazówki dotyczące ratowania? Dobra, dobra, mniejsza z tym. Good luck. Dzięki. O to drzewo chodzi? Nie. Jakieś. Wow, o to. No ta. Czy to są one? Jakie zajebiste. Wyglądają normalnie jak papugi. Czekaj, czy ja mam. Ja nie mam lewioso odblokowane. Kurka wodna. No to ja niestety. O nie, ucieka mi! Gościu! No nie, patrz, i mi ucieknie. Szybko! No gdzie on jest? Ja pierdykam. Dobra, uciekł mi. No rzeczywiście, to nie będzie takie łatwe. A jeszcze tym bardziej, że ja nie mam lewioso. O, czekaj, tu jest jakiś ziomek. Kurczę, one gdzieś tutaj latają po drugiej stronie. Dobra, jest. No gdzie on lata? No przecież jestem blisko. No nie da się go złapać. A może da się je przyciągnąć za pomocą Akio? To by było prostsze. Czekaj. Zobaczmy, czy to zadziała. No chyba nie za bardzo. O, czekaj, tu jest blisko. No i patrz, on ucieka. On ucieka ode mnie. Ale no jest. I patrz, on leci w powietrze. No nie, no nie dam rady. Nie dam rady chyba go uratować. No, muszę mieć lewioso.
Chociaż... Jest, udało się, mam go! Dobra, udało się, ale więcej nie zamierzam ich łapać, są za ciężkie do złapania. Dobra, jebać was. Wrócę, jak będę mieć lewioso. Wtedy się z wami policzę. Wtedy was na pewno złapię. Dobra, tutaj mamy piękny mostek. I co masz dla nas za informację, Smyku? Mam jednego. Deke hopes your Jobinol finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of. A herd of Luna Bali? They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Dobra, sprawdźmy. Sprawdźmy w takim razie. Myślę, że tutaj już jest nam niepotrzebna miotła. Myślę, że tutaj jest na tyle blisko, że się przebiegniemy. No i myślę, że co? Myślę, że spróbujemy złapać sobie tego Luna Bali, czymkolwiek to jest. I na tym sobie dzisiaj zakończymy. Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda. Mam nadzieję, że jakoś fajnie. Proszę bardzo, szybka podróż. Siemaneczko. Dobra. Gdzie one są? Jak one wyglądają? Czy są potężne? I czy ciężko je złapać przede wszystkim? O nie! Unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Aha, czyli będziemy musieli przyjść tu. A nie. Będą tu jakieś? Przecież nie ma nocy. Halo, Luna Bale. Możesz przyspieszyć czas za... Co? Otwierając mapę i wciskając F? Serio? Czekaj. Tak. O kurde. Ale jazda. A to te, takie lamy trochę. Ty, co to jest? Chodź tu, Luna Balu. Złapię cię. Dobra, mam. Ach, szybko, biegnij za nim. Szybko. No nie, czemu zaczęłaś łapać innego? Mam go. Ej, te są łatwe całkiem do złapania. Te latające były gorsze, zdecydowanie. Dobra, gdzie są kolejne? Chcę jeszcze jakiegoś. Ty. A podświetla mi je? Nie widzę. O, czekaj, one może wróciły do siebie. Do spanka poszły. Ty, no nie ma. Ale jest jakaś skrzynka tutaj w ogóle. Co my tutaj mamy? Cedrowe rękawice z nitami. O, mam cię! Chodź tu! I raz. I dwa. Ach, ucieka. Ale jeszcze cię złapię. No, chodź tu. No. I boom! Mam cię! Złapany zostałeś do mojej sakwy. Luna Bala. No dobra. Ty, tu coś w ogóle jest. Kapelusze, aha. Ej, czekajcie, bo jak złapię jeszcze jednego, to coś dostanę. Dobra, szybko. Mam go, dobra. Teraz mam 10 na 10 i czy coś dostanę? Czy to jest po prostu... Uratuj zwierzęta, 10 na 10. Okej. Poczekajcie, bo ja tutaj miałem... Po pierwsze, chciałem te rękawiczki założyć. A po drugie, wyzwania. Tutaj mam właśnie jakieś rzeczy. I tutaj mam rzeczy do odblokowania. To jest wygląd. I mam ulepszenia do moich tych. Do moich zbroi normalnie. Dobra, podbierajmy sobie to wszystko, co się w ogóle tylko da. Czyli tak, to były wyzwania takie. Tutaj mamy jeszcze jakieś wyzwania do podbierania. Proszę bardzo, pyk, mam wszystko. Mam tutaj jakieś rzeczy. Tutaj nie miałem zbyt dużo. Tutaj mam tylko to. Dobra. Czyli teraz tak, mam coś tutaj. Wow, rzeczywiście, dobra. I tyle slotów nam tutaj to pokazuje. Tutaj mamy te notatki, które ostatnio zdobyliśmy. Diagram runiczny. Tajemniczy diagram runiczny pozostawiony na tryptyku. Runy... A, to jest to, okej, dobra. Wiem już, co to jest. To jest przecież to, co odkryliśmy niedawno. Dobrze, porozmawiajmy z nim. Mamy już wszystko, co mieliśmy zdobyć.
Another beast safe and sound. Nie no, najciężej było z tymi latającymi. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Dobra, to wykonajmy sobie szybciutką podróż w takim razie. Chodźmy do Hogwartu i tutaj pokój życzeń, Benz, przenosimy się. Ej, a ja czy ja nie miałem szybkiej podróży po prostu wprost do pokoju życzeń? Przypadkiem? Wydaje mi się, że miałem taką. Ale okej. Okay. Czekaj, czemu ja muszę zejść na dół? Aha, tu jest pokój życzeń, okej, okay, dobra. Wchodzimy w takim razie. I zobaczmy, one będą mi biegały po pokoju, czy jak? Bo nie kumam trochę. No i co? There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. One tu będą latały? But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Co to? Heavens! O cholera! Co tu wyrosło? But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Tam to pewnie będzie takie tele... O właśnie, do innego świata i będą miały pełno miejsca. Że będą zamknięte w tym? Ale to będzie normalnie świat cały dla nich taki wolny. Będą sobie tu żyły pięknie. O, proszę bardzo. Jaka piękna polanka. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Dobra, tylko jak? Zarządzaj zwierzętami. Ha. Dodaj zwierzę. Okej. Okay. Co mogę po jednym z każdego rodzaju wypuścić? A czemu nie więcej? Jakie magały. No i ten, który sprawił najwięcej problemu. Podoba się? Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too, but if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Oh. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskin hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Nice. Well. I shall let you know when I have some. No dobra, nice, nice, nice. Jak mogę teraz wrócić? Zdobądź pióro. A, dobra. No wiecie co? To zrobimy oczywiście już następnym razem, także dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach i siemanko.